Pani trener, niestety po raz pierwszy w tym sezonie twierdza Bukowa nie została obroniona. Przegrywamy 2-0 ze Śląskiem Wrocław. Biorąc pod uwagę sam wynik, jest to duże rozczarowanie. Zdecydowanie. Na pewno nie byliśmy gorszym zespołem w tym meczu. Myślę, że pierwsza połowa spokojnie realizowaliśmy wszystkie założenia i było pod nasze dyktando. W drugiej połowie no niestety dałyśmy trochę, że tak powiem, poczuć tutaj Śląskowi, że mogą coś ugrać. No i skorzystały z tego. No, jedna bramka. Niestety, no takie mecze. My dalej konsekwentnie będziemy pracować nad tym, co gramy i mam nadzieję, że następne mecze już na plus. Wróci problem z niektórych poprzednich spotkań, czyli brak skuteczności. No ta pierwsza połowa, w której mieliśmy absolutnie dominację, mieliśmy przewagę, możemy żałować tych niewykorzystanych sytuacji. Zdecydowanie. Czy wróciło tu? Na pewno cieszy to, że, że tak powiem, dochodzimy do sytuacji strzeleckich. To jest głównie to, co nam, że tak powiem, wychodzi. Nad finalizacją musimy popracować, ale myślę, że w tym meczu też nie było takich stuprocentowych sytuacji. Trochę nam ucieka ta pierwsza trójka, ale kolejny mecz w Tarnowie i tutaj już jesteśmy pełnym faworytem. I cel jest tylko jeden. Na pewno celem są 3 punkty, jednak tu w Ekstralidze obecnie nie można lekceważyć żadnego rywala. Tarnów ostatnio pokazał, że potrafi się przeciwstawić nawet najlepszym drużynie w Polsce. Dziękuję. Dziękuję.